No dobra. To lecimy. Dobra. Ja. Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? No ja na pewno nie. To jest święta woda, tu są kółki, dobra. Dobra, to czekam teraz za resztą, aż dojdę. Tu, 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 tu. Tak. A już wychodzimy na powierzchnię, bo troszeczkę zwarzywiliśmy ze smokiem, ale cóż, tak czasami bywa. Tak czasami bywa. To są konsekwencje naszych wyborów. I tak zostawmy to. Nie będę już się cofał z ten, ze save'em. Jakby nie patrzeć. Oczywiście. Dawać, dawać, dawać. Tu, tu, tu. Okej. Okay. Tak, pokaż co masz. Pokaż co masz. Teraz tak. My co sprzedaliśmy, to chciałbym odzyskać. To chciałbym odzyskać. Tu jest 32 tysiące i... coś jeszcze chcieliśmy odzyskać? Nie. To jest stare, więc to nawet nie, dobra. To sobie zostawimy. Czyli nawet nie, czyli nawet tylko jednego nie musieliśmy. Kupować, dobra. To sobie zaoszczędzimy trochę. Tarczę sobie tylko wykupmy i tyle. Świetnie. Tylko tarczę sobie wykupmy. Bo on potek raczej nie miał, nie? No właśnie. Potek na bank nie miał. Dobra. Tylko tarcza była nam potrzebna. Pawęż. A ja teraz ceny są inne jakieś. Ciekawe, ciekawe. Okej. Okay. Cała reszta idzie? Tak, cała reszta idzie. Dobra, i teraz tak. Wikunia, masz tu tarczę. Tu jest tak. Czy tutaj coś jeszcze? Nie, tu się nic nie zmieniło. Tu ja mam to, co chciałem. Kusza. Kusza jeszcze. Skoro tak mówisz? Gdzieś tu była, nie? Nasza kusza jeszcze. Czy nie? Tu nie było kuszy? Nie, była, jest. O, kuszę chcieliśmy. Zbyt daleko, dobra. Bez tego to jest kiepa, dobra? Bo bez tego to jest kiepa. Dobra. To jest tak. Okej. Okay. Zwykły bełd, nie? Tak, zwykły bełd, nic wysuwaj. Bełd ukąszeń. Bełd plus 2, dobra. Dobra. Co wynika piątego poziomu, okej, okay, dobra. Cyk. I teraz. I teraz powinniśmy się cofnąć, teraz powinno być git. Git good.
Na północy. Czar lub zwój wolność. Ale my nie mamy czegoś takiego jak wolność, chyba nie? Wolność. Co? Czemu nie widziałem? Aha, pewnie dlatego. Co? O, dobra. Tu mamy to. Okej. Okay. Przełamanie strachu. Magiczny kamień. Rozkaz. Leczenie jakiejś rany, nie? Sanktuarium. Okej. Okay. To może być spoko. Znajdowanie, spowolnienie trucizny, przywołanie boskiej mocy, pomoc. Tu jest cisza. Co tu jeszcze można? Poznanie charakteru. Pomoc, może druga. O, tak będzie lepiej. Tu jest co? Bezmyślność. Dobra, to może być. Wolność. Dominacja umysłowa. Tu bym zrobił grupowe leczenie kolejne. Słuszna magia? Ten potężny czar bojowy zwiększa wizję mrożenia kapłana. Go w kolosa sięgającego zniszczenie. Ciekawe. Ten czar tworzy dłoń rzucony święty kamień, który musi zostać rzucony w kierunku przeciwnika, albowiem stanie się szybko zbyt gorący. Kapłan może przekazać, nie może tego przekazać innej postaci. Czarujący wykonuje test ataku z modyfikowanym plus 3, otrzymując przy tym kary za brak biegłości. Ponadto kamień może zranić dowolną istotę, nawet taką, która może, która może jedynie przez magiczne bronie. Nie się prawie do obrażeń. To też jest niezłe. Co tu mamy? Promień zmartwychwstania. Tu jest totalne, widzę. Promień słońca. Zróbmy to tak. Dobra. Czy tu wszyscy mają to, co trzeba? Raczej tak. Tu nic wątpię. Wolność. Ale wolności nigdzie tutaj nic nie widziałem, żeby ktoś miał. Trzeba się zaopatrzyć i ewentualnie tu później wrócić. I najwyżej tu później wrócić. Nie, bo tu nie ma nic. Tu też nic nie ma. O, tu jest wolna ten. Spoko. To może być elegancko. A tu coś jest jeszcze. Ogień słońca. To może być całkiem spoko. Warunkowanie. Dobra. To bym wywalił, bo to jest słabo. Opóźniona projekcja duplikatu. Ten czwarty kopią rzucającego, który wchodzi wprost z jego ciała. Okej. Sekwenser zaklęć. O! To może być OP. Dobra. Wydostajmy się na powierzchnię. Prześpimy się jeszcze raz. I powinno być git. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Jeśli tego chcesz. Tak, co my chcemy. To jeszcze jak bardzo chcemy. Ja tu jestem trochę osłabiony, bo mam wyssany poziom. Czy tam energię. Kurde. No ale tamta bitka będzie sroga, jak nic. Jedna z trudniejszych, jakby nie patrzeć. Sądzę, że to wyjątkowo korzystne porozumienie.
Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Czego tylko pragniesz? Jedna z trudniejszych, jak nic. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Sądzę, że to wyjątkowo korzystne porozumienie. Wyjątkowo korzystne. Dobra. I tak, sejwik. Śpimy. Dobra. Czy tu czary są te jak trzeba? Tak, ale zdejmijmy na razie to. Teraz tak. Mniejszy sekwenser. Dobra. Dobrze. Chodźmy z innej strony. Może jak z innej strony przyjdziemy, albo coś, pewnie nie. No chodźcie tędy, kurde. Mówię ci, Bruenorze, szliśmy już tą ścieżką. Jesteś pewien, że wiesz, gdzie to zostawiłeś? Nie uśmiechaj mi się, ciągle chodzę na kółko. Jakim to ten kurde on już mógł przywołać, kurde, nie? To jest chamstwo, nie? Jesus Christ, dobra. I mamy szybki casting. Gdzie to jest? Cyk. Nie krzycz. Słyszę cię całkiem dobrze. Przywołajmy jeszcze tak. Co my tu mamy? Płonąca kula. Nie wiem na kogo, ale poleci. Dobra. Zostaw mnie w spokoju. Co, na nikogo nie rzucił? Na nikogo nie zrzucił ten? O ty kurde, window. Dobra. To róbmy to tak. Cyk, szybko. Na ciebie osłabienie. Zgro zarzucamy. I rzeźnimy, kurde. Ty rzeź kutaj mi tutaj panterkę, kurde. No tak, tak, tak sądziłem, tak sądziłem. Nic do tego. O, teraz, dobra. I Moen. Nie krzycz, słyszę cię całkiem dobrze. Musimy tego wpierw zakinczyć, moim zdaniem. Zostaw mnie w spokoju. Tu idzie to. Tu bym dodał tak. Tu bym tak targnął. Tu bym tak targnął. I jedziemy. Mówię ci, Bruenowy. Szliśmy już tą ścieżką. Jesteś pewien, że wiesz, gdzie to zostawiłeś? Nie uśmiechaj mi się, ciągle chodzę na kółko. Dobra. Tu ładnie poszło. Tu ciśnij, kurde. Ja też tutaj będę tego cisnął. Skoro muszę. Chyba niezbyt się udało, ale spoko, zaraz zobaczymy. Cyk i Moen. Ciśnij im tam fireballa. Bez ran jestem bardzo słaby. Moim ranom przydałoby się, jeśli ktoś pomoże. Średnia kurde jeża, ale ciężka walka, ja pierdzielę, nie? Jak z tyłka tego się nie da zrobić.
zasadzki zaatakowali. Mówię ci, Bruenorze, szliśmy już tą ścieżką. Jesteś pewien, że wiesz, gdzie to zostawiłeś? Nie uśmiechaj mi się, ciągłe chodzenie w kółko. Nie, na razie nie mam. No, dobra, to zrobimy tak. Ta walka jest niesamowicie ciężka, kurde. Tego... O kurde, ten to wymiata już w ogóle, nie? Nie, dobra, jak na razie nie mam powodów, by z tobą walczyć, mroczne Alfie. Zapamiętam to sobie. Powiedz mi, czy w czasie swoich podróży nie widzieliście czasem różowego młota bojowego? Dolly Hardis, mój młot nie jest różowy. No cóż, musisz przyznać, Bruno, że dzięki czarom Siryn to jednak trochę nie świeci na różowy kolor. Jest czerwony, czerwony, mówię ci, inny. Zwij go różowym jeszcze raz, niziołku, a dostaniesz bild w jedną stronę do otchłani. Byłem tam, nic nadzwyczajnego. W takim radzie czerwonego. Nie, nie widzieliśmy. No, oddech Moradina musi gdzieś tu być. Poszukamy go więc nieco dłużej, Bruneorze. Nie ma obaw, nie spodziewaj się nas. Nie spodziewają się nas w 10 miastach wcześniej niż za 2 tygodnie. Powiedzcie mi jednak, nieznajomi, czy my już się kiedyś nie spotkaliśmy? Mam przeczucie, że wasze twarze są znajome. Nie mogę sobie jednak przypisać do konkretnego miejsca. Nie, raczej nie. Nie? Być może widziałem was w pobliżu Wrót Baldura. Cóż, mniejsza z tym, życzę wam bezpiecznej podróży, nieznajomy. Jeśli niczego nie potrzebujecie, ja i moi przyjaciele wyruszymy w dalszą drogę. Zobaczmy, czy to zadziała. Mamy dla ciebie propozycję. Propozycję wysłucham. Nazywam się Kale i potrzebuję pomocy, by pokonać wampira w Anktylii. Jest zbyt potężny, byśmy mogli samotnie stanąć z nim twarzą w twarz. Pomożesz nam? Słyszałem pogłoski, wampirzycy mówią, iż ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, złodziejczenia cienia w stolicy. Chodzi o tę samą istotę? Tak, to ta sama. Posiada przeogromne potęgi i musi zostać unicestwiona. Miałem w przeszłości doświadczenie z takimi istotami. Znam więc ich potęgę. Jeśli to, co mówicie, jest prawdą, nie możemy pozwolić, by ona nadal istniała. Tak jest. Przyłączę się do was w waszej batalii. Jest jednak parę spraw, którymi musimy najpierw się zająć. Gdzie w Antalii znajduje się ta istota? W kryptach pod dzielnicą cmentarną. Wydaje mi się, że znam teren, o którym mówię. Dobrze, spotkamy się tam, gdy już będziecie gotowi, by zejść pod powierzchnię. Do zobaczenia wtedy. A więc będziemy walczyć wraz ze sławnym Dritzem, tak? Cóż, jeśli napiszą o nas książkę, to mam nadzieję, że będą pamiętać o tym, kim byli prawdziwi bohaterowie. Naprawdę nie chciałbym zostać przedstawiony jako jakiś podnóżek Kalen, którego zabija na pierwszym starcie, wiesz. Po co on nam jest potrzebny? Jeden row w drużynie to za mało. Musi starać się o posiłki. Chociaż trzeba przyznać, że jest całkiem ponętny. Dobra. Nie no, walka z nim, kurde, teraz to jest masakra. Nie, poczekamy, aż będzie bitka z Body. I wtedy jak będzie osłabiony, dobijemy go. Dwie pieczenie za innym machem. Dobra. Co tylko chcesz. Aha, oto posiada złodziej i profan. Wszystko w jednej osobie dziwne. Myślałem, że będzie ich trzech. Hej, ty. Czy nie masz bliźniejszego rodzeństwa? Czego chcesz, Gideonki? Pytanie w pytaniu. Jej umysł jest głęboki, o wiele głębszy niż się spodziewałem. Warstwy na warstwach zakłamania i fałszu muszę postępować subtelnie. Może powinienem zacząć się jeszcze raz, zanim ona zacznie coś podejrzewać. Tak, sądzę, że tak będzie najlepiej. Ty tam, kobieta elf, moja wolność od limbo ma tylko jedną cenę. Muszę znaleźć złodzieja, jeden z naszych najświętszych świętości. Nie masz tam myśli ostro srebrnego miecza, co? Aj, wiesz jak to się nazywa? 3 lata uczyłem się na dzikiego maga, zanim mi to powiedzieli. Mój nauczyciel zwykł narzeka się, trening był paskudny. A więc byłem bardzo cierpliwy, ponieważ ty jesteś niższą istotą. Staram się nie przygnieść cię przypadkiem swoimi mocami psionicznymi. Widzisz, jaki jestem miły? A więc daj mi ostro srebrnego miecza i wszyscy będziemy szczęśliwi. Cóż, może ty nie będziesz, ale nie będziesz też martwy. A to całkiem nieźle, prawda?
Nigdy najpierw cię zabiję.